Witam Cię serdecznie. Dzisiaj pokażę Ci, jak zainstalować nowe oprogramowanie do modułu CC2531, dzięki któremu będziesz mógł się połączyć z urządzeniami, które komunikują się po sieci Zigbee. A dodatkowo, jako że ja niekiedy jestem osobą leniwą, pokażę Ci, jak połączyć się z CC2531 za pomocą chińskich przewodów, tak żebyś nie musiał tych przewodów lutować do modułu, tylko normalnie sobie je wpinał i programował. Ten moduł potem podłączamy do USB w naszym Raspberry. No już możemy się w Home Assistancie komunikować z wszelkimi z urządzeniami, z którymi to CC2531 współpracuje, a na stronie jest to wyszczególnione. No więc tak, tutaj masz pokazane podłączenie. Ja zaraz na skinach Ci pokażę, jak to dokładnie podłączyć, który pin odpowiada któremu. Tutaj już mam wpięte do USB. I tutaj, jeśli chodzi o te przewody, to ja Ci pokażę, których przewodów używam, jak wyciągam te plastikowe obudowy. I tutaj na koniec albo robisz z izolacji taką osłonę, żebyś nie miał zwarcia, albo po prostu musisz sobie dać termokurczkę na gorąco, no i uzyskasz ten sam efekt. Dobrze, teraz pokażę Ci, co używam do podłączenia, żebym nie musiał lutować tych elementów. No więc jest to taka zwykła chińska złączka za kilka groszy. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać, czy wyostrzy mi aparat. I tutaj mamy z tworzywa tą obudowę. Ją musicie ściągnąć, ponieważ tam są na tyle małe piny, że Wam się to nie zmieści. No, odginacie tylko sobie ten plastik i Wam schodzi. O, zeszło. No i tutaj macie Waszą złączkę. Ją musicie w jakiś sposób zaizolować. Albo taśmą izolacyjną, albo perfekcyjnie by było, gdybyście mieli termokurczkę, której akurat tutaj nie miałem przy sobie. No więc tak jak Wam mówiłem, zaraz Wam pokażę, które piny podłączamy do których, a następnie jak zaprogramować ten moduł. Do zobaczenia za chwilkę. Dobrze, ja już mam kawkę zrobioną, mam nadzieję, że Wy również jesteście gotowi. Standardowo jesteśmy połączeni z Raspberry za pomocą VNC. Dobrze, rozpoczniemy sobie od pierwszej instrukcji. Którą również dam w linku. Tam również będzie opis, co zrobić w momencie, kiedy nie dostaniecie takiego ekranu. Powinniśmy w odpowiedzi dostać taką stronę. To znaczy, że mamy jakąkolwiek wersję GPIO. Jeżeli nie, to ja Wam w linku tam również podam instrukcję, link do instrukcji, w której można to zainstalować. Następnie robimy klon. Ponieważ ja już to przedtem robiłem, żeby się przygotować do tego filmu, dlatego dostałem taką odpowiedź. Więc kolejno wchodzimy do folderu. Dobrze, teraz również jest bardzo ważna kwestia, ponieważ tutaj dostaliście ID. Gdyby się okazało, że dostaniecie
w odpowiedzi 040 lub 4 razy F, to znaczy, że macie coś źle podłączone w przewodach, no i musicie sprawdzić połączenia, poprawić. Ok, teraz ściągamy sobie oprogramowanie, które będziemy potrzebowali, które będziemy flashowali. Teraz rozpakujemy sobie nasz archiwum. Ok. Teraz jest taka kwestia, że jeżeli macie od 1 do 30 urządzeń będziecie łączyć, to zostawiacie default. Jeżeli będziecie mieli powyżej 30 urządzeń podłączonych, wtedy wpisujecie routine. Ok, więc tutaj macie do wyboru. Dajemy te. Dobra, przeszliśmy sobie. I teraz wklejamy sobie kolejną linijkę. Tutaj jest nasze archiwum. I teraz tak, tutaj mamy datę, którą musicie sobie wkleić. To znaczy, jeżeli będziecie mieli podany tam link do ściągnięcia, to tam będzie podana data archiwum, w którym w danym momencie jest zrobione. Ja teraz Wam podam, z którego jest w obecnej chwili, kiedy ja to nagrywam. Dobrze, to jest. Gdyby się coś zmieniło, no to sobie po prostu podnosicie te pliki. A mój błąd, tu jest w ogóle inna nazwa, więc musicie sobie wejść w te pliki i je będziecie mieli w linku. I popatrzeć na dokładną nazwę. Ja Wam teraz wkleję taką, którą ja mam tutaj. Dobrze, więc zrobimy jeszcze raz. Taka dokładnie nazwa. Dobrze. Więc to mamy zrobione. No i resetujemy pamięć naszego modułu CC. Kolejnym krokiem jest wgranie, sfleszowanie. Dobrze, wszystko nam się zapisuje. Teraz miałem malutki problem ze znalezieniem ścieżki. Za chwilkę, jak się zakończy, pokażę Wam, jak znaleźć w takim wypadku. No i okej.
Zaprogramowało nam teraz pamięć. Weryfikacja przebiegła również ok. Jak widzicie, mamy tutaj sfleszowane z rezultatem pozytywnym. Teraz tak, jak znaleźć tą ścieżkę, którą musicie tutaj wpisać? Tutaj macie komendę, która znajduje się, jeżeli wejdziecie sobie ze swojego głównego katalogu PI, macie tutaj plik, który ściągnęliśmy i to jest komenda ta. Dlatego wchodzimy do tego katalogu, który przedtem Wam pokazałem. I potem może być problem, żeby gdyby coś poszło nie tak, żeby znaleźć katalog, który mamy wpisać w kolejnej linijce, to znaczy tutaj. A więc musicie sobie to odnaleźć tak, że wchodzicie w plik ten, koordynator, potem tutaj i tutaj macie ten bin nasz plik. Dobrze, tutaj sobie wybrałem jako source routing i tutaj mamy nasz hex plik, który tam potrzebujemy wybrać, więc wciskacie sobie prawy klawisz myszy i skopiuj ścieżkę. No i w taki właśnie oto sposób, po wejściu w ten plik, wpisaniu tej komendy i wklejeniu dalej ścieżki do naszego pliku, budujecie sobie taką oto linijkę, która Wam potem zadziała prawidłowo. Ponieważ niekiedy w internecie są różne ścieżki, które nie zawsze działają. No więc wspólnie właśnie skończyliśmy programować nasz CC2531. Gratuluję Wam. Yes! Yes! Oh yeah! Can you feel that, buddy? Huh? 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 I have exercised the demons. W kolejnym odcinku wgramy sobie to do Home Assistanta. W sensie dodamy CC. Plus następnie dodamy jakieś elementy po Zigbee, jakieś czujniki. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco z naszymi działaniami. No więc jeszcze raz dzięki, cześć.